Dobry wieczór, kochani. Przychodzę dzisiaj do Was w stroju wyjściowym. Mam nadzieję, że nie oburzy to nikogo. Po prostu ja nie szykuję się do żadnego filmiku, jak wiecie. Czasami wyglądam ładnie, czasami wyglądam brzydko, czasami wyglądam po prostu pospolicie, a dzisiaj wyglądam w stroju wyjściowym, czyli tak zwanym domowym moim szlaworoku i piżamce. Jest godzina 9, a ja chodziłam z kąta w kąt i tak pomyślałam, kurczę, no, coś przydałoby mi się zrobić. Zapomniałam, że dzisiaj nie nagrywałam dla Was żadnego filmiku, żadnego vlogu. Siedzieliśmy w domu rodzinnie, odpoczywaliśmy po tak zwanych świętach. A dzisiaj chciałam Was zaprosić do pudełek pustych, czyli tak zwanych zdenkowanych lub projektu denku, jak to woli. I mam kilka rzeczy do pokazania Wam. Są to rzeczy mieszane. Jutro jest poniedziałek, normalny dzień tygodnia. Chcemy posprzątać już w mieszkaniu po świętach. Wiadomo, zrobił się bałagan, nie było sprzątane, trzeba poprać, poprasować i tak dalej, więc też bym chciała powyrzucać puste opakowania. Więcej nie gadam, tylko zapraszam. Pierwszym produktem, jaki dla Was ja wykorzystałam, a Wam tylko chcę przekazać, co zużyłam. Jest to po prostu woda do żelazka, czyli tak zwany Aeronic Water. Jest to woda, którą kupuję bardzo często. Ma fajny zapach i umila prasowanie. A jak wiecie, ja bardzo lubię prasować, więc bez wody ani rusz. Także jedno opakowanie. Drugim opakowaniem, jakie mam dla Was, jest to So Soft Ocean Breeze i jest to płyn do płukania tkanin. Jest on produkowany dla Aldiego i powiem Wam, że jest świetny, po prostu jest świetny, jest bardzo tani, bardzo fajny i ja, kiedy nie mam kulek tych z Lenora, używam właśnie produktów z Aldiego, jestem nimi po prostu wprost oczarowana. Fajne ciuchy pachną, są miękkie, czego chcesz więcej od płynu do płukania tkanin. Widzicie, jak szybko mi to idzie. Następnie jest to Colgate Plex Natural Fresh i mamy tutaj o zapachu Tea and Lemon Extract. Bardzo fajny, delikatny, ale dla mnie nie było tego takiego mocnego mocnej bryzy w buzi, więc ten płyn zużyła Laura. Następnie jest to płyn do płukania, płyn do mycia naczyń. Jak wiemy, przez święta, oskrobane paznokieci, muszę już to zrobić. Przez święta tych naczyń było więcej do zmywania, więc skończył mi się płyn. Jest to Magnum, również z Aldiego. Jest to najtańszy płyn, którego serdecznie polecam, żeby wypróbować, bo jest naprawdę tani, a starcza na bardzo, bardzo długo. Co my tutaj dalej mamy? Następnym produktem, jaki mogę dla Was pokazać, jest to mydło do rąk, również z Aldiego. Jak wiecie, ja bardzo lubię robić tam zakupy, bo jest tanio, a ja lubię oszczędność. Różne zapachy są z tej serii, ale chyba jako to najmniej mi wysusza dłonie, więc jest tanie i jest też ok. Wszystko jest ok. Z cienia o zapachu pomarańczy do włosów i ciała. Moim zdaniem ten płyn strasznie wysuszał moje ciało, oddałam go Laurze. Laura była z nim zauroczona, że ładnie pachnie, nic jej z ciałkiem nie działo, więc dla osób, które mają normalną skórę, nie z tendencją do wysuszania, polecam bardzo tą firmę i oto ten żel. Następnie, znany Wam na pewno z Palmersa balsam do ciała. Balsam do ciała. Ja tutaj miałam go w próbce. W próbce od Madzi. Czarna diablica. Pozdrawiam Cię, słoneczko, serdecznie. Jeszcze raz dziękuję za paczuszkę i za wspaniałe rzeczy, które mogłam wypróbować. I bardzo polecam ten balsam, jeżeli macie okazję kupić sobie go w pełnowymiarowym pudełeczku. I
zostało nam już niewiele rzeczy. Słuchajcie, przepraszam, ale pokażę Wam opakowanie, które jest bardzo zniekształcone z tej strony, ponieważ mój pies próbował je zjeść, ale w ostatniej chwili złapałam. Mój pies zjada wszystko. I spróbujmy teraz. I to jest i proszę, jest to mydełko. Mydełko jest nie chcę, możesz iść się kochana kąpać. Życie. Z czym to jest? Z oliwką, z oliwą z oliwek oraz tak i z tym arganowym olejkiem. Powiem Wam, że mydło starcza na bardzo, bardzo, bardzo długo. Jest strasznie wydajne. Ja się myję nim naprawdę chyba z kilka miesięcy, żeby Was nie skłamać i już po prostu mam serdecznie dosyć. Nie, że jest złe to mydło, tylko po prostu tak na tak długo wystarcza. Ja nie lubię zaczynać tam kilka produktów naraz, więc zużywam go na... Ale pachnie u mnie choinką. Zużywałam go bardzo długo, ale na szczęście już koniec. Mydełko mogę polecić serdecznie. Zostawia ono na skórze taki film, ale powiem Wam, że bardziej on jest taki ochronny. Jak się później nasmarujemy, to ten balsam dłużej nam wchodzi w ciałko i jest bardzo fajny, także na pewno na 100% wrócę do tego mydełka kiedyś, jak już zrobię sobie troszkę przerwy i zapragnę znowu je mieć. Polecam. Jedyne... Słuchajcie, tu jest mgiełka. Mgiełka nawilżająca, nawadniająca do ciała. Słuchajcie, według mnie preparat jest średni. Dla mojej suchej skóry przy codziennym używaniu nie jest on skuteczny. Raz na jakiś czas, jak się spieszę, raz co trzeci dzień, o tak może, jak się popsikałam, było ok, nie wysuszał moją skórę, w jakimś tam stopniu ją nawilżał, ale przy codziennym używaniu nie sprawdzał się. Dla mnie ten produkt jest za słaby, jeżeli chodzi o moją suchą skórę i prawdopodobnie do niego nie wrócę, więc jest to jeden z nielicznych produktów, który zawiódł mnie z Yves Rocher. I taka jest prawda, a szkoda, bo fajnie się tylko psikało i można było lecieć, nie trzeba było się smarować długo, długo po kąpieli, no ale niestety u mnie się nie sprawdził, więc nie będę wydawać pieniędzy na coś, na co się nie sprawdza. I tutaj bardzo fajne turkusowe niebo. Turkusowe niebo. Szybciutko. Widzicie? I to jest tarta, którą wypaliłam. Pachnie bosko. Uwielbiam ten zapach. I do tego zapachu na pewno powrócę. Polecam Wam. Jest intensywny, ale nie duszący. Bardzo, bardzo przyjemny. I ostatni produkt, o którym chciałam troszkę podyskutować z Wami. Tak, ostatni? Ostatni. Jest to z Ellie pianka do zmywania makijażu. Dołączona jest do tego szmatka muślinowa i ja powiem Wam, że ja z tego produktu byłam bardzo zadowolona, świetnie zmywał, świetnie oczyszczał naszą skórę. Naprawdę zmywał ten makijaż idealnie. Skóra była miękka, taka wypoczęta, taka nawet nawilżona, nie wysuszał mi broń, Boże mi cery. Same achy i ochy mogę powiedzieć na ten produkt i mogłam go wykorzystać właśnie dobroci Madzi, którą serdecznie pozdrawiam. Właśnie dostałam w paczuszce od niej ten specyfik. I na pewno kiedyś kupię za swoje pieniążki, na pewno kiedyś do niego wrócę, bo moim zdaniem jest bardzo, bardzo dobry. Dziękuję kochani, to by było na tyle. Przelecieliśmy szybko przez tych moich zdenkowanych. Do zobaczenia jutro,
albo w tagu, albo we vlogu. Nie wiem jeszcze. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego wieczora lub fantastycznego ranka. Buziaczki. Do następnego. Pa, pa.